Marcin Miller, gwiazda Disco Polo i lider zespołu Boys w rozmowie z Faktem wspominał Zbigniewa Wodeckiego. Za kulisami jednego ze swoich koncertów mieli oni okazję zamienić ze sobą kilka słów. To, co powiedział Wodecki, doprowadza do łez. Marcin Miller od lat tworzy muzykę disco polo. Razem z zespołem od lat dają koncerty, choć pandemia koronawirusa sprawiła, że ich występy zostały bardzo ograniczone. Grupa Boys wielokrotnie miała okazję grać zarówno podczas dużych festiwali, jak i imprez skierowanych do o wiele mniejszej publiczności. Za kulisami jednego z koncertów miał okazję porozmawiać przez chwilę ze Zbigniewem Wodeckim. Marcin Miller, gwiazda Disco Polo, usłyszał od Zbigniewa Wodeckiego kilka bardzo ważnych słów. Tego dnia na scenie występował zarówno Zbigniew Wodecki, jak i zespół Boys. Marcin Miller w rozmowie z Faktem bardzo ciepło wspominał to wydarzenie. Przyznał, że legendarny piosenkarz i kompozytor powiedział mu kilka bardzo ważnych słów, których nie zapomni do końca życia. Miałem to szczęście razem z nim koncertować. Spotkaliśmy się na chałturze, jak to nazywaliśmy w naszym żargonie. Zbyszek Wodecki przyjechał na taki letni festyn. Było bardzo gorąco. On miał swój oddzielny namiot duży wojskowy, my też. Był stół na trawie, wspominał Miller w rozmowie z Faktem. Jak dodał gwiazda Disco Polo, pomimo upałów Wodecki przyszedł w garniturze. Kiedy usłyszał rozmowę artystów, postanowił do nich dołączyć. Podczas dyskusji dotyczącej chałtur, piosenkarz postanowił zabrać głos. Kiedy Miller usłyszał, co ma im do powiedzenia, oniemiał. Zbyszek przyszedł do nas w garniturze. My akurat się przebieraliśmy po koncercie i on słyszał, jak rozmawiamy o chałturach. Podszedł do nas i powiedział, panowie, ja coś wam powiem. Czy wy robicie to na 100%? A my, że tak, kochamy to, staramy się. Po każdym koncercie mamy mokre ubrania. A Zbyszek Wodecki powiedział, żeby nie przejmować się tym, co ludzie mówią. Jeżeli robicie to, na 100%, to nie jest chałtura, bo jeśli wkładasz w to całe swoje serce i z takim nastawieniem zawsze wychodź na scenę. Ja to tak mocno zapamiętałem. Więc jeżeli taki autorytet tak do tego podchodził, to znaczy, że jak gramy TZW. Chałtury, to nie powinniśmy się tego wstydzić, bo my to dla ludzi robimy, opowiedział Miller. Dwa. Trzy. Gwiazdor Disco Polo był dogłębnie poruszony słowami, które usłyszał. Przyznał, że zapamiętał je do końca życia. Piękne słowa usłyszane od tak ogromnego autorytetu były dla niego bardzo ważne.
Miller przyznał nawet w tym samym wywiadzie, że marzył o duecie ze Zbigniewem Wodeckim. Nigdy nie miał jednak odwagi mu tego zaproponować. Źródło: Jastrząb Post.